30 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy obchodziła jubileusz 70-lecia działalności. Z tej okazji w kościele świętego apostoła Piotra i Pawła odprawiana została msza. Niezależnie od sytuacji niosą pomoc drugim, tak bardzo potrzebującym. A wy, bracia i siostry, na dodatek z ochotniczych straży pożarnych, nie oglądacie się na to, co ja z tego będę miał, tylko staracie się służyć, ilekroć zachodzi taka potrzeba. I dlatego dzisiaj chylimy czoła przed wami, również stawiając was za wzór prawdziwych bohaterów, którzy tak pięknie służą narodowi. Po mszy strażacy przeszli do remizy OSP w Łękawicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Oprócz miejscowych strażaków zgromadzili się również zaproszeni goście, wśród których byli posłowie na Sejm RP Andrzej Kosztowniak oraz Marek Suski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kozienicach Paweł Kowalski, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, wójt gminy Grabów nad Pilicą Eusebiusz Strzelczyk, wójt gminy Magnuszew Marek Drapała, zastępca wójta gminy Grabów nad Pilicą Anna Plesiewicz-Trzeciak, nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski. Po odegraniu hymnu państwowego i złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, wszystkich zgromadzonych powitał prezes OSP Łękawica Krzysztof Czaplarski. Następnie prezes przedstawił historię OSP w Łękawicy. Wyróżniającym się druhom zrzeszonym w OSP w Łękawicy oraz osobom, które na przestrzeni lat przyczyniły się do rozwoju jednostki, wręczone zostały medale oraz odznaczenia. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił jednostkę w Łękawicy medalem Promazowia. Wiele ciepłych słów z okazji jubileuszu do strażaków ochotników z Łękawicy skierowali zaproszeni goście. Wśród strażaków jest najwyższy procent poświęcenia i że jest to służba tak naprawdę dla Boga oczywiście, ale i dla swoich braci z serca płynąca, bo nie jest to służba zawodowa, za którą są pensje, apanaże i emerytury, a jest to służba ochotnicza, służba dawana ludziom z serca. Za to bardzo serdecznie wam dziękuję, za te wspaniałe wasze dzieła, które oddajecie swoim bliźnim. Dziękuję za to, że w dniu tak ważnym dla was, dla nas, bo myślę, że dla każdego Polaka tego typu obchody jak 70-lecie jednostki OSP są bardzo istotne, bo też istotna jest bardzo wasza służba. Ja zawsze mówię o tym, że istnieje pewien kręgosłup każdego państwa. Myślę, że jesteście bez wątpienia elementem tego bardzo istotnego kręgosłupa w tym momencie naszego kraju. Formacji, która wspiera, ale też bardzo często również zastępuje w wielu sytuacjach inne formacje. Dziękuję wam za to, że na co dzień ciężko pracujecie i ratujecie nasze zdrowie, życie. Chciałbym z tego miejsca w imieniu samorządu województwa mazowieckiego, w imieniu swoim własnym, w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika pogratulować. Pogratulować waszego działania, pogratulować tego zaangażowania nie tylko w ratowanie, ale przede wszystkim w to, że służycie swoim bliskim, mieszkańcom gminy, powiatu, ale również mieszkańcom województwa mazowieckiego, ale chciałbym podziękować również za zaangażowanie społeczne, które szanowni druhowie, druhny, na rzecz swojej tu miejscowości, na rzecz swojej małej ojczyzny wykonują. Za to ogromne podziękowania. Straż przez pokolenia gromadziła i gromadzi ludzi aktywnych i wrażliwych, życzliwych i oddanych społeczności lokalnych. Straż
to nie tylko gaszenie i świętowanie, to szeroki zakres ratownictwa, ale przede wszystkim ten zakres zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Życzę pogody wewnątrz i na zewnątrz, zdrowia i szczęścia rodzinnego, skutecznych akcji ratowniczych i szczęśliwych powrotów do swoich macierzystych jednostek. Jest to czas podziękowań i wdzięczności za to, co robicie dla całej społeczności. Myślę, że jako dla rycerzy świętego Floriana należy wam się w tej chwili życzenia spełnienia planów zarówno zawodowych, społecznych, jak i osobistych. Zarówno dla was, jak i dla waszych rodzin. W imieniu Zarządu Rady Powiatu Kozienickiego z okazji 70-lecia pogratulować i złożyć wyrazy uznania, jak również podziękować za dotychczasowe osiągnięcia. Składam gratulacje jeszcze raz za te 70-lecie, no i życzę dalszego rozwoju i dalszych sukcesów w tej trudnej służbie, jaką jest służba drugiemu człowiekowi. Kiedy tu pierwszy raz przyjeżdżałem, te kilkanaście lat temu, ta jednostka była naprawdę, naprawdę skromną jednostką. Stary budynek, stary samochód, kilka węży i kilku strażaków, którzy mogli brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, którzy byli przeszkoleni. No przez te kilkanaście lat udało się zrobić naprawdę wiele. Udało się postawić krok milowy, moim zdaniem. Rozbudowie i modernizacji uległ budynek, wasza strażnica. Wymieniony został samochód. Pozyskaliście olbrzymią ilość sprzętu, mundurowania. No i chyba co najważniejsze, moim zdaniem, udało nam się wspólnie przeszkolić wielu nowych ratowników i chcieliśmy wręczyć promesę na 5000 ze środków MSWiA na sprzęt ratowniczy gaśniczy. Po okolicznościowych przemówieniach zabrał głos prezes OSP w Łękawicy Krzysztof Czaplarski, który podziękował gościom za przybycie oraz Enei Wytwarzanie SA za wsparcie przy organizacji tej uroczystości.